języku niemieckim otrzymałam ją zupełnie przypadkowo od księdza ojca prowincjała księży Sercanów. Przywiózł tą książkę i zaczął mi opowiadać, jak on czytał w języku niemieckim i płakał nad tą książką, bo jest tak piękna. Trzymałam tą książkę raz drugi, poszłam do kaplicy, się pomodliłam i mówię, Jezu, co z tym zrobić? Przecież jest rok stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Byłam w Fatimie. No w ogóle coś z tym trzeba zrobić. No trzeba przetłumaczyć. Stanąłem przed tematyką, która była dla mnie kompletnie nowa, zupełnie inna. Czymś, z czym się nie zderzyłem. I już pokory nauczył mnie pierwszy wyraz, gdzie była mowa o dzieciach Marto. Co to są dzieci Marto? Sprawdzałem wszystkie słowniki. Dopiero po 2 godzinach poszukiwania okazało się, że Marto to jest nazwa rodziny, która właśnie, z której pochodziły właśnie te dzieci. Przy tłumaczeniu tej książki mieliśmy bardzo dużo wzruszeń, bo autor rzeczywiście oddał wszystkie fakty, te ważne fakty, które są związane z objawieniami fatimskimi, ale uważam, że też był autorem w jakimś sensie prowadzonym przez Ducha Świętego. To, że jest to powieść, pozwala bardziej po ludzku spojrzeć na pastuszków i na wszystkie osoby, które tam występują, dlatego że rzeczywiście te doświadczenia, przeżycia, lęki, obawy, bo Lucia przecież miała matkę, która wcale jej nie chciała wierzyć. Franciszek z kolei miał nakazane od Matki Bożej, żeby się uczył czytać, a przecież wiedział o tym, że niedługo umrze. Trójka pastuszków uzyskała wizję. W 1916 roku Pan Bóg posłał do tych pastuszków anioła Portugalii, nazwanego także aniołem pokoju. Czy ta powieść zmienia patrzenie na całe to wydarzenie, na tajemnicę tych objawień? Tego nie wiem, dlatego że ja uważam, że każdy człowiek, spotykając się z jakimkolwiek dziełem sztuki, czy to będzie literatura, czy to będzie obraz, to jest również jego rozmowa z prawdą i również jego rozmowa z Bogiem. Bardzo piękne ilustracje, specjalnie malowane. Pani Iwony Pilch, która pięknie maluje. Starałyśmy się zrobić jak najpiękniej. Mogę powiedzieć, że chłopiec, któremu dałam tę książkę, 9-latek, wziął tę książkę, przejrzał te grafiki, które tam są dołączone, bardzo piękne, realistyczne i to jest właśnie też duch katolicki, natychmiast zaczął przerysowywać taką grafikę. Więc myślę, że z każdej strony, jak się na tę książkę patrzy, ona każdego jakoś inspiruje. No, widziałam, jak chłopiec wziął kredki, a rodzice powiedzieli, to mu się nie zdarza. Trzeba się spotkać z tą książką. Moja mama, która nie lubi czytać powieści w ogóle, bo jest inżynierem z wykształcenia, przeczytała ją 2 dni i po prostu była bardzo wzruszona, płakała jak bóbr, więc jeżeli ktoś potrzebuje spotkać się z treściami fatimskimi w sposób taki bardzo ludzki, ale też piękna literatura, tak uważam, no to serdecznie zapraszam do czytania Niebo jest silniejsze od nas. Ta książka jest absolutną antytezą i komunizmu, i późniejszego prądu faszyzmu. Jako powieść jest wciągająca? To już czytelnik musi ocenić. Ona urzeka, ta książka, może dlatego, że według mego rozeznania i takiego odczucia, to mi się zdaje, że autor, ten ksiądz, który pisał tą powieść, on jest wielkim powieściopisarzem, że on musiał tam być. W każdym miejscu poszczególnych musiał to bardzo głęboko przeżyć, bo gdyby nie przeżył tych momentów i nie był w tych miejscach, gdzie były te objawienia, gdzie były te spotkania pastuszków z aniołem, to on by tego nie mógł tak napisać.